Cześć, siemanko, guten morgen, z tej strony Woron Kolarzyna. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie znajdujemy się w studio, w którym kręcimy kilometry, gdzie wymyśliłem sobie challenge rap na trenażerze. Niestety w czasie, który jest przewidziany w regulaminie, nie udało mi się tego osiągnąć, ale będziemy kręcić dalej. W związku z tym postanowiłem zrobić Wam małą niespodziankę i będzie związany z tym konkurs. A tak jak widzicie w tytule dzisiejszego odcinka, chciałbym powiedzieć, że tak, udało mi się osiągnąć cel tegoroczny, czyli pokonanie 8000 w roku 2022. Taki cel sobie założyłem w styczniu z pewnych względów, jeśli chodzi o pracę w moim przypadku. Udało się to osiągnąć. Nie było łatwo, ale zrobiłem to. Jestem bardzo zadowolony. Jeśli chodzi o trudności, no to bardziej było kręcone w weekendy, czyli dłuższe dystanse, bardziej przygotowanie pod wyścigi, w których w tym roku udało mi się uczestniczyć. Kilometry były kręcone na długich dystansach, trochę mniej na krótkich ze względu na czas, ale udało się. Koniec roku postanowiłem jednak trochę potrenażerować. Ale to tylko ze względu na to, że chciałbym w przyszłym roku trochę lepiej wypaść w wyścigach, a trenażer przez zimę jest mi w stanie to jakby ułatwić. Najprościej mówiąc, technika jazdy na trenażerze, że tak powiem, sama wchodzi nam w krew, bo nie jesteśmy w stanie tak wytrenować kręcenia non-stop, gdzie nie ma miejsca na to, że zjeżdżamy z górki, odpoczywamy tylko przez pełną godzinę. No zależy, jaki mamy trening, musimy kręcić bez końca, bo inaczej zatrzyma nam się i nie jedziemy dalej, więc ze względu na to, a nie jestem zwolennikiem trenażera, postanowiłem trochę siebie wysilić i po prostu chcąc coś więcej osiągnąć, poświęciłem się. O, jeśli chodzi o konkurs, to będzie to łatwe do zdobycia, ale niekoniecznie. Dobra, to teraz Wam pokażę, co będzie do wygrania, a potem opowiem o tym, co trzeba zrobić, żeby mieć szansę wygrania. Po pierwsze, będzie do wygrania czapeczka Szoso po Szosie. Tak, jest przygotowana. I będą do zdobycia super skarpetki Areło dynamiczne, też z kolekcji Szoso po Szosie. Nie wiem, czy coś będzie widać. Mniej więcej tak się prezentują z góry. Dwukolorowe. No, podobne do czapeczki, jak i do stroju. Także są też tutaj do zdobycia. No niestety mam w rozmiarze 41, ale spokojnie rozciągną się do większego rozmiaru. Dobra, a teraz do rzeczy, co trzeba zrobić, żeby taki zestawik od Worona dostać. Mianowicie 8000 już jest przekroczone. Pytanie, ile uda mi się dokręcić do końca roku? I Waszym zadaniem będzie wpisanie w komentarzu, ile kilometrów uda mi się dokręcić. W chwili nagrywania tego odcinka mamy poniedziałek i 31 mamy ostatni dzień tego roku, więc myślę, że najsprawiedliwiej będzie, jeśli do w sobotę jest koniec roku, do czwartku, do godziny 24 wpisujemy to, ile kilometrów Woron pokona w tym roku, żeby były te właśnie dwa dni takie, że no nie wiadomo, ile on tam dokręci, trochę trudniejszym sposobem, ale wygrać. Więc wpisujemy kilometry. Powiedzmy, że zrobimy tak, że można wytypować dwie liczby, nazwijmy to, czyli dwa typy, żeby łatwiej
wygrać skarpeciochy i czapeczkę, więc wpisujemy dwa typy i ta osoba, która będzie najbliżej, to będzie ode mnie taki prezent na koniec roku. W sumie dostanie w nowym roku, więc lepszy początek na początek roku. Także dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną na live'ach i śledzicie to, jak sobie kręcę i martretuję siebie. I dziękuję za to, że jesteście. Typujemy i witam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej! Wesołych świąt!